No hej, cześć, siemaneczko wam wszystkim ludzie, z tej strony Judy i witam was bardzo serdecznie w kolejnym już materiale z gry Diablo Immortal. No i powolutku zbliżamy się tak właściwie do końca tej gry, natomiast jesteśmy w piekielnych czeluściach, a nasze zadanie to pokonać demonicznych czatowników. Kim oni tak właściwie są? Nie wiem, być może to jedni z nich, kto to wie, kto to wie. Zaraz się przekonamy w każdym razie, czy to oni, czy też nie, czy w ogóle zaliczymy ich. No, chyba nie za bardzo, to byli po prostu czempioni. Tak więc szukamy oczywiście dalej. A jak żeby inaczej? Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, jeżeli będzie się podobać. Natomiast, no my szukamy. Szukamy, bo obszar wcale do przeszukania nie jest mały. Tu jest sala pokuty. Okej, ciekawa nazwa. Dobra, uważaj, bo tracę życie jak szalone i to mi się nie podoba. Przynajmniej dobre rzeczy wleciałem. Okej, przyda się kolejna skrzyneczka, a w niej różne ciekawe rzeczy. Dobra, co my tu mamy? Dużo tych niewolnic, popiołów. Dobra, ginąć mi tutaj, tutaj względny spokój, jest potworna esencja i prawidłowo zbieramy. Kurde, one wylatują nie wiadomo skąd. Aha, ej, ale serio, trochę was za dużo. O kurde, dobra, to jest ten moment, kiedy zaczynam się nieco niepokoić. Dobra, zacznij tutaj się obracać. To jest lepsze miejsce, żeby trochę tutaj zacząć, trochę tutaj uspokoić tą całą sytuację. Piekielny jeździec, jest ich za dużo czasami, za dużo jak nadciągają z każdej jednej możliwej strony. No dobra, broń mamy, ciekawe rzeczy mamy, ale czy to jest dalej miejsce, gdzie mamy zadanie? Prawdopodobnie. Aczkolwiek wciąż nie widzę tych, których muszę ubić, tak właściwie. Nie zmieniając faktu, że jest ich sporo, ale przynajmniej dostanę kolejny level prawdopodobnie, zanim zmierzymy się z kimś mocniejszym. No ale okej. Dobra, wysać ich. Można? Nie można? Czemu nie mogłem? Nieważne. O, wybuch tych wszystkich zwłok, piękna sprawa. Natomiast zobaczmy sobie, nie no, obszar jest całkiem spory, bez wątpienia, obszar jest naprawdę spory. Do przeszukania, ale liczmy na to, że w końcu kogoś znajdziemy. Dobra, cały... Oho! Nie no, duże grupy. Kolejni czempioni. Dobra, tutaj to się szykuje nie najmniejsza masakra. Dobra, okej. Wysadzamy. Jak możesz, to działaj po prostu. Pięknie! Dobrze, tutaj naprawdę idzie robić przepotężne kombosy, biorąc pod uwagę liczbę wrogów i to, że chodzą takimi naprawdę zmasowanymi grupami. No, jeszcze tutaj któryś. No, ej, mamy słuchajcie tutaj, no, naprawdę groźnego przeciwnika, z którego wyleci coś dobrego. Wow, Desperion wygłodniały. Ciekawa ksywka, dobra, za... O, dobrze, kula wyładowań, no i uważajmy na lasery. Nie, no może i życia ma dużo, ale najważniejsze, że obrywa i to wcale nie mało. Dobra, jeszcze. No gdzie tutaj są jakieś nowe umiejki? Dobra, leży. Poczekajmy na te kule lodu, ale one nie powinny zadziałać. No i mamy, o, laser. Mamy nogi jakieś tutaj ogarnięte, tutaj złote przedmioty. Bierzemy. Ale gdzie są czatownicy? To jest naprawdę dobre pytanie. Dlaczego ja jeszcze ich nie widziałem? A już naprawdę przeszedłem całkiem spory kawałek drogi. No chyba, że wszyscy będą w jednym miejscu, ale to też jakoś nie wydaje mi się. Dobra, bo tutaj jeszcze nie byłem w tych obszarach. No, ej. Aaa, cudownie. Ale, a dlaczego mi wcześniej pokazywało duży obszar, a teraz pokazuje mi jedno konkretne miejsce? Nie wiem, w każdym razie nie żałuję, bo dostałem legendarny przedmiot, więc w sumie fajnie. Oczywiście, że się przyda. Natomiast, dobra, wracamy i idziemy bardziej tutaj. Aha, fajnie, że... Chyba, że jakieś inne zadanie mi aktywowało. Okej. Nie idę dalej, póki was się nie pozbędę. Żebyście tak za mną nie podążali. A, no teraz to pokazuje. Dobrze, okej. No trochę się przeszliśmy. Myślę, że i tak było warto. Musimy się trochę wzmocnić, biorąc pod uwagę nadchodzących silnych przeciwników. Dobra. Ej, co jest grane? Mogę wejść w dwa portale. To jest sługa niebios. To jest człowiek, który zboczył ze ścieżki zła.
Aj, no i teraz jest ciekawy wybór. Może wybierzmy portal prowadzący do anioła. Jakoś tak bardziej czuję, że chcę tu wejść. Może i tak. Poskramiacz grzechu, dobra. Okej, wygląda co najmniej groźnie. Okej, wiecie co? Myślę, że to jest dobry moment, żeby użyć na niego czegoś specjalnego. Szczególnie, że nie jest sam. No, dawaj, 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 dawaj. Zaraz poskramiacz zginie, dokładnie. Będę pamiętał. No, gdzieś niedaleko. Gdzie my w ogóle jesteśmy? W jakim obszarze? A tutaj dalej, teoretycznie. Dobra. Chodźmy tu, gdzie prowadzą nas magiczne złote ślady. Co jest? Okej. Wow. Aż boję się pomyśleć, co z tego może wyjść. Oho, ho, ho, ho. I wyszedł. I nie sam. No nieźle. O kurde. Dobra, ten dziwny portal wypluł nam dużo plugastwa. Syfon dusz? Serio tak to się nazywa? A, to tak działam. No humam, uwięziony, dobra, 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 dobra. Najpierw załatw tych tutaj, pięknie. I wycofajmy się, bo tu nie jest bezpiecznie. Weźmiemy sobie kulę wyładowań oczywiście. Przydatne jak zwykle. Oho, jeden z mocniejszych leży, ale tam jeszcze jeden potężny uwięziony. Gdzieś tutaj przechodzi, dobra, nie da rady przejść, cudownie. Ej, wbiłem 57 level, a nawet nie widziałem. No, spróbujemy. Czyli zniszczyliśmy czeluść cierpienia. No i chyba dobrze. Masakra, Skarn pojawia się wyjątkowo bliska. Adalona tym razem, o proszę. Kolejny z anielskich jej braci gdzieś tu jest. Dobra, pospieszę się oczywiście, prosta sprawa i wiadoma. Kto tutaj taki mocny, jakiś Malidus, dobra, nieważne. Malidusy nie są takie mocne, jak się wydają. Dobra, mamy to, super, załatwieni. Natomiast idziemy dalej po jedynej słusznej ścieżce. Sala pokuty. Okej. Kolejny udręczony anioł. Oczywiście, że tak. Dobra, przynajmniej znaleźliśmy go szybko, bez problemu. Wow. Jakiś werdugo uderzył tutaj we mnie. Czymkolwiek ta bestia jest. Dobra, załatwieni. Uwolnij go. A, za późno. A nie, bo to jest... A... Tak, to był inny anioł. Dobra, szybko zmierzajmy do Andalona. Póki żyje, to najważniejsze. Może jeszcze uda się go uratować. No właśnie. Od czegoś musiało się zacząć, prawda? I od czegoś się zaczęło. Dobra, 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 dobra. Powysadzaj, tam kolejni nadchodzą. Dla mnie to dobrze, przynajmniej z mocnego załatwiam. Purus? Kim jest Purus? Purus, nieważne kim on jest. No właśnie, widzisz, ja to nie. Ja nie z tych złych. Spokojnie, spokojnie.
O, więcej tych demonów. Sługi skarne. Tym razem to już nie ma jakichś sług Bala. Nic w tym stylu. To już są demony, które bezpośrednio służą Skarnowi. Dobra, ten to w ogóle skacze, ale jego skoki nie są wystarczająco skuteczne, jak widać, dla mnie. Dobra, gdzie jesteś, Andalonie? Gdzie jesteś? Szukam, nie mogę znaleźć. Tutaj? Jest tutaj. Co tu się dzieje? Przetrwaj płomienie Pirusa. Rozumiem, że ja mogę z nimi walczyć? Nie mogę. Tak do końca nie wiem, co ja mogę robić. Dobra, spokojnie. Nie wiem, na czym to miało polegać, ale żyjemy, a tutaj... Płomień Pirusa. Okej. Co jest? A, nie teraz! Dobra, nie wiem, co się aktywowało przez chwilę, ale w takich momentach lepiej, żeby nic się więcej nie aktywowało. Pirus Decimator. Ej, kurde, obezwładnił mnie. Niedobrze. Walczcie z nimi. Lepiej, żeby obrywał tak całkiem mocno. Dobra, kule zdrowia lecą. I niech lecą w dużych ilościach. Dobra, oho. Przywołuję tych pomniejszych, a więc to tak. No dobra, ale nimi w sumie nie muszę się jakoś typowo przejmować. Dobra, włączmy sobie specjalną umiejkę. Jak mamy możliwość, to bijmy nieco mocniej. Dobra. Idzie dobrze, idzie więcej niż dobrze, bym nawet powiedział. Dobra, spokojnie, weź tam trochę powysadzaj. No i Pirus Decimator właśnie przegrywa tę batalię. Znamie Decimatora, o, przyda się. A my idziemy uratować w tym momencie tutaj Andalona. To już? No, ten jest w wyjątkowo złym stanie. No, nie przesadzaj. Skundlony rodzaj, no. Serio? Jak widać, anioły nie są najmilsze. Dokładnie. Okej. Spróbuję, mimo tego, że jesteś podły. To spróbujemy, jak najbardziej. Odszukaj drogę czeluść cierpienia tym razem, okej. Jesteśmy blisko, stopione przejście i mamy punkt nawigacyjny. A to co to ma być? Dobra, wysadzamy. Amulety jakieś lecą, okej, mogą się przydać. Nigdy nie wiadomo tak naprawdę. Na co? Może jakieś dobre, chociaż to jak nie złote, ani legendarne, to nawet nie wiem, czy jest sens brać, no ale okej. Skąd wy się tu bierzecie? Nie wiadomo skąd, tak właściwie powstają z niczego. Dobra, oho, to są głazogryzacze, a nie hydry, bo to one wyglądały jak hydry z Diablo 2. Ale jak widać, nie do końca. Jesteśmy w sali pokuty, super. Skończyły się dominująca masakra. Mogła być jeszcze lepsza, no ale okej. Tragedii, że tak powiem, tragedii nie mam. Natomiast idziemy gdzieś tutaj. Oho. Dobra, nawet jak mnie otoczą, to ta zbroja jednak robi trochę swoje.
nie pozwala tak łatwo mnie tutaj załatwić. No dobrze, spokojnie, co my tu mamy? A, to są te machiny oblężnicze prawdopodobnie, chyba tak. Okej, za mało miejsca w ekwipunku? A, dostałem coś specjalnego i po prostu nie ma miejsca. Okej, dobra, nieważne. Bestie oblężnicze są dość wytrzymałe. Okej. Nie wiadomo, na której się skupić, jak dwóch naraz atakuję. Natomiast ja bym się stąd spróbował przynajmniej wycofać, chociaż na chwilę. Dobra, obrywają? Nie, no oczywiście, że obrywają, oczywiście, a jakżeby inaczej. Dobra, dobra, nawet jak użyję zdolności, to się nie muszę chyba, mówię, specjalnie nim przejmować, bo dostaję i to niemało. Dobra, małe leczenie. Ten jest jeszcze w miarę zdrowy, ale to już wszystko niedługo zajmie. Dobra, oho. Aha, nie dasz rady użyć już umiejętności, świetnie. Ponownie niszczymy, tak żeby, wiecie, sług piekła jak najmniej już tutaj więcej powstawało. Zniszczymy wszystko, z czego mogą się rodzić. Okej. No, światłość znowu triumfuje. Pytanie, ile jeszcze takich sal muszę zniszczyć? I tutejszych pomiotów, żeby w końcu stało się chociaż trochę bezpiecznie. Oj, tam próbujesz mi zamącić w głowie. Aha, stał się mroczny, powiadasz, okej. Co nie mogę? No nie mogę nosić. Dobra, zaraz się wrócimy, chociaż na razie jeszcze bym ruszył dalej. Wow. Dobra, to nie jest bezpieczne miejsce. Nawet jak tutaj są czempioni, to oni już nie są wystarczająco mocni, żeby coś tutaj więcej podziałać. Natomiast rzeczywiście trzeba... Jakim celem ataku? Nie jestem celem ataku, dajcie mi się teleportować. Co? Aha, znaczy, dobra, niby strzelają do mnie, okej, jak znajdę jakiś lepszy przedmiot, to się teleportuję. Gra stwierdza, nie idziesz stąd, nie wyjdziesz z tego miejsca żywy. Tak, tylko wtedy niestety nie popodnoszę zbyt wiele. Zabij nadzorcę, czy tu się pojawiło jakieś nowe zadanie? Tak, nadzorca Larun się pojawił. Shadox? Wow. To jest spaczony anioł prawdopodobnie. Prawdopodobnie, tak to wygląda, dobra. Okej. Nie podchodź za blisko, to nie ma sensu. Nie ma co się aż tak bardzo zbliżać do niego. Dobra, okej, dostali, ale oho, moi sojusznicy też tutaj padli niestety. Dobra, nadzorca jest już z połową życia. Dobra, gdzie jest mój szkielecik? On walczy tam na dystans czy nie? Ciężko powiedzieć. Dobra, kule zdrowia wyleciały, natomiast nadzorca Larun... Nie, nawet myślę, że nie ma co używać specjalnej umiejki. Zostawmy sobie to na inne, lepsze czasy. Dobra, nadzorca leży. O, przynajmniej wydarzenie ukończone, dostałem całkiem sporo doświadczenia i dobrych rzeczy. Okej, to może teraz teleportujmy się do bezpiecznej strefy i po prostu trochę sprzedajmy. Bo co za dużo ma się przy sobie, to niezdrowo, a tego nie chcemy. Musimy trochę tutaj, wiecie, zdobywać fajnych i cennych jednocześnie przedmiotów. Coś dobrego wyleciało. O, a no tak, tylko że ja w ogóle te nogi mam jeszcze jakieś takie jeszcze lepsze. No właśnie. To zrobimy tak, kowal, no tutaj nie byle jaki kowal jest w ogóle, taka prawda, natomiast mnie interesuje Tormaros, mistrzyni identyfikacji, dzwon duszy, liczę, że jest dobry, kurde, jest bardzo dobry, świetnie, bierzemy, przenosimy wyposażenie, o to chodzi, bardzo dobrze, ja tu ogólnie te rzeczy to sobie muszę gdzieś, te talizmany, gdzieś poukrywać, w ogóle nie mam takich dobrych talizmanów dla nekromanty, ale liczę, że jeszcze coś takiego się znajdzie, oby. Natomiast teraz już wracamy na te niebezpieczne tereny. No i ruszamy gdzieś tam dalej, gdzieś gdzie Skarne chodzi, ale na razie jest Shadox.
Shadow jest naszym na razie największym utrapieniem. Jego musimy znaleźć, musimy oczyścić go. Choć jest już raczej na to wszystko za późno, niestety. Niestety, oho. Skąd was tylu? Tutaj naprawdę idzie szybko wbijać masakrę, skoro oni się pojawiają po prostu na każdym jednym kroku. No. A przynajmniej dzięki temu naprawdę masakra idzie tutaj na jakieś wyższe w ogóle poziomy. Dobra, jest potworna esencja, super. Aha, dawaj kolejnych. Spokojnie. Jeszcze ktoś? Dobra, coś tam poubijałem, ale to już chyba tyle na teraz. Chyba zadziałało. Porozmawiaj z Shadoxem, no, spróbujmy. Nie ma wolności. Okej. Co się dzieje? No, czyli musimy chyba już nie rozmawiać. O, nie rób tego. A ten tylko przychodzi, odwali coś i wraca sobie do swojego piekielnego wymiaru. Oj, skarnie jeszcze cię dorwę. Dobra, idzie bardzo dobrze. Fajnie, że od razu nam się aktywowała ta umiejka, bo teraz za jej pomocą możemy Shadoxa naprawdę cisnąć na lewo i prawo. A i skończyło się. Niestety wszystko co dobre kiedyś się kończy. Ale okej, nie ma katastrofy. Pozbierajmy trochę. Cool. Jak gdzie moje wsparcie? No. Halo. Wracać mi tutaj. Nie, no Shadox nie jest mocny. Przynajmniej na tym etapie gry. Dobra, spokojnie. Z czego można to przywalmy. A kurczę, szkielety jest w stanie niszczyć, ale... ale jeszcze musi zmierzyć się ze mną. A to też nie jest proste. Dobra, leżysz. Mamy to. O kurde, to nie koniec. Byłem przekonany, że Shadox pokonany, ale tu nic bardziej mylnego. Masakra, jakieś wyładowania chore. Dobra, spokojnie. Zajął się szkieletami. To jest idealny moment dla mnie. Zaraz wylecą kule zdrowia, świetnie. Ja myślę, że to jest ta druga i przy okazji ostatnia część walki z tym niestety spaczonym aniołem. Dobra, spokojnie, Shadox. Ale życie ci zlatuje, nie wiadomo kiedy, ale w ogromnych ilościach. Koniec. Yes.
Czyli to niestety chyba jego koniec. Taki mam zamiar. Zniszczmy trzecią już dzisiaj taką czeluść. Robimy całkiem niezłe zamieszanie w piekle, ale dobrze. Co jest? O ty. O kurde. Masakra. Kto by się tego spodziewał, że będziemy tylko narzędziem w rękach Skarna? No właśnie. Dokładnie. Wiemy, co robić. Tak więc trzeba wejść do czeluści cierpienia. I być może zakończyć to wszystko właśnie w tym miejscu. No, zobaczymy, co z tego wyjdzie, jednakże czekajcie na kolejny odcinek, bo być może będzie to ostatni odcinek z Diablo Immortal. Moi drodzy, jeżeli się podobało, pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, pamiętajcie o subskrypcji, a my widzimy się wkrótce, tak więc cześć i czołem i na razie. Hej!